Kwiecień, rok 2016. Okolice granicy polsko-rosyjskiej na Mierzei Wiślanej. Mateusz Dudzik służył w Straży Granicznej. Od dziecka marzył służyć w tej formacji. Był wysokiego wzrostu. Na głowie jasne włosy ułożone w grzywkę, a także dobrze zbudowane ciało. Po zdaniu egzaminów oraz odbyciu tak zwanego stażu w okolicach Osinowa Dolnego nad Odrą, skąd pochodził, został przydzielony do placówki w Krynicy Morskiej, w dzielnicy Piaski, nazywanej także Nową Karczmą. Znajdowała się porośnięta chwastami, trzcinami, tatarakami, zardzewiała siatka, która rozdzielała oba państwa od Zalewu Wiślanego do Lasu Sosnowego. Ścieżka leśna prowadziła z Piasków do biało-czerwonego szlabanu w tymże lesie, którego przekroczenie było całkowicie zabronione pod groźbą surowych kar. Przy zaporze był niebieski, prostokątny znak z okrągłą, czerwoną tarczą z godłem Polski i napisem poniżej: granica państwa. Przekraczanie zabronione. W drzewach umieszczone były ukryte kamery, które przez 24 godziny na dobę rejestrowały ten odcinek granicy. Wzdłuż wejścia numer 1, na plażę nad Zatoką Gdańską, zieloną linię tworzyła nowa siatka. Utrzymywały ją drewniane pale, wbite głęboko w piasek. Kończyła się w miejscu, gdzie głębokość wody morskiej była duża, czyli jakieś 200 metrów od plaży. Tego dnia Mateusz, jak co dzień, przyszedł odbyć dyżur w placówce. Jego miejscem nocowania była kwatera znajdująca się niedaleko posterunku o nazwie Muszelka. Zdarzały się jednak takie dni, kiedy Mateusz musiał przenocować w placówce. Nie znosił tego bardzo. Doskonale zdawał sobie sprawę, jakie wymagania ma praca w Straży Granicznej. W tym dniu funkcjonariusze mieli za zadanie wymienić starą siatkę, która odgradzała odcinek granicy od Zalewu Wiślanego do leśnej ścieżki za szlabanem. Potem mieli jak co dzień sporządzić codzienny raport z dnia oraz dokonywać co jakiś czas patrolu rozpoznawczego. Służyć miał temu terenowy samochód typu Jeep, który był pomalowany na ciemnozielony kolor. Na tle znajdował się pasek ze skrótem SG oraz owalne logo formacji. Na zielonym tle tej elipsy był biało-czerwony słupek graniczny, a na tle słupka morska kotwica, symbol morskiego oddziału SG. Patrol trzeba było też odbyć pieszo. Jednak ten dzień był przełomowy. Mateusz Dudzik oraz jego koledzy nie mogli uwierzyć w to, czego doświadczyli i jakie makabryczne sekrety skrywa Mierzeja Wiślana. Wszystko zaczęło się, kiedy funkcjonariusze kończyli pracę przy zmianie siatki. Nastawał zmierzch. Strażnikom pozostało około 200 metrów odcinka pod wymianę. I nagle Mateuszowi zatrzeszczała krótkofalówka. Wyjął ją natychmiast. 08, jesteś na linii? Tak, jestem, 02. Posłuchajcie, przed chwilą zauważyłem na monitoringu, że jakiś mężczyzna zbliża się do granicy przy ścieżce leśnej. Będzie próbował ją przekroczyć, otwierając szlaban. Uważajcie, może mieć broń. Jest to prawdopodobnie funkcjonariusz rosyjskiej Straży Granicznej. Biegnie jak szalony, albo ucieka przed czymś lub kimś. Dobrze, wyślemy tam dwójkę ludzi, aby to sprawdzić. Zrozumiałem, 08 bez odbioru. Koledzy Mateusza, Jarek i Szymon pobiegli, aby sprawdzić, czy rzeczywiście szlaban próbuje otworzyć jakiś człowiek. Reszta została, kończąc wymianę siatki. Do szlabanu szło się szybko, jakieś półtorej minuty w biegu. Było coraz ciemniej, więc Jarek i Szymon włączyli latarki. Czuli wiatr morskiej bryzy nocnej. Po dotarciu do miejsca zdarzenia, strażnicy graniczni zauważyli stojącego przy szlabanie mężczyznę średniego wzrostu.
dobrze zbudowanego. Odziany był w wojskowy mundur rosyjskiej straży granicznej. Jarek i Szymon wyciągnęli pistolety i wycelowali w stronę uciekiniera. Straż graniczna, nie ruszaj się! Na ziemię! Krzyknęli, trzymając broń z laserem. Błagam was, nie strzelajcie! Nie strzelajcie! Powiedział po polsku z rosyjskim akcentem strażnik. Nie ruszaj się! Spokojnie, panowie! Nie mam zamiaru przekraczać granicy, tylko uciekam! Przed czym? Wyjaśnię wam spokojnie. Będziemy musieli cię zatrzymać za próbę nielegalnego przekroczenia granicy. Gdzie są twoi towarzysze? Chcę wam wyjaśnić, co takiego może wam zagrozić. W tych lasach jest coś, co bezlitośnie zabiło moich kolegów. Tego uciekam, aby was ostrzec. Jako jedyny ocalałem z koszmaru. Dobrze, wyjaśnisz nam tę bajeczkę na naszym posterunku. Wstawaj! Nie wymyślam, naprawdę! Strażnicy graniczni zakuli w kajdanki z przodu ręce rosyjskiego strażnika. 02, mamy gościa. Dobrze, przywieźcie go na posterunek. 08, mamy go. Dobra, my już skończyliśmy wymianę siatki. Wracamy do bazy. Funkcjonariusze Straży Granicznej przybyli z zatrzymanym do placówki w Krynicy Morskiej. Nastała już pełnia nocy. Jarek przesłuchał Rosjanina. Następnie ten chciał porozmawiać na temat niebezpieczeństw, jakie rzekomo miały być w tutejszych lasach. Mateusz, Jarek, Szymon, komendant placówki oraz inni skierowali się do pomieszczenia przypominający salon. Widać było, że rosyjski funkcjonariusz miał przekrwione oczy. Nie spał od kilku dni. Odzienie miał ubrudzone ziemią. Był wycieńczony i głodny. Funkcjonariusze przynieśli do picia ciepłą herbatę z cytryną oraz posiłek w postaci kremowej zupy pomidorowej. Rosjanin pił i jadł szybko oraz łapczywie. Dobra, nigdy nie jadłem aż tak pysznego posiłku. Chciałbym, aby komendant wasz i ten po prawej został. I opowiem im, dlaczego chciałem uciec. Powiedział palcem, wskazując na Mateusza. Reszta strażników wyszła, po nakazie komendanta wracając do swoich obowiązków. Zapanowała cisza. Potem rosyjski funkcjonariusz zaczął mówić. Opowiem wam od początku do końca, co mnie skłoniło do ucieczki oraz dlaczego tak wyglądam. Otóż wszystko zaczęło się tydzień temu. Wtedy ja i inni koledzy patrolowaliśmy teren, jaki nam wyznaczono, jak co dzień. Wtedy przypadkiem odkryliśmy miejsce, przypominające polankę. Leżało jakieś 500 metrów od waszego szlabanu oraz kilometr od naszej placówki. Znajdował się ten okrąg. Tworzyły go trójkątne głazy, od największego do najmniejszego. Jak ten krąg w Anglii. Tylko nie wiem, jak on się nazywa. Stonehenge, powiedział Mateusz. O, właśnie, dzięki. Nasz kolega, Dmitrij, postanowił zabrać jeden z tych kamieni. Wtedy nie wiedzieliśmy, co takiego mogą one u człowieka wywołać. Myśleliśmy nawet, że odkryliśmy kamień filozoficzny, który leczy ludzi ze wszystkich chorób. Potem się okazało, że byliśmy w całkowitym błędzie. Następnego dnia Dmitrij zaczął się skarżyć na bóle na całym ciele. Leki, antybiotyki, które mu dawaliśmy, nie pomagały w ogóle. Nie wiedzieliśmy, co takiego mu dolega. Pewnej nocy poszedł do łazienki. Zżygał się. A potem usłyszałem ciche kroki. Tak jakby coś lub ktoś wszedł do naszej strażnicy, mimo że zawsze ją zamykaliśmy na amen. Na muszli klozetowej była mieszanina strawionego jedzenia i krwi. O mało ja się nie pożygałem. Natychmiast to spłukałem. Te kroki były coraz bardziej słyszalne. Z okna wyjrzałem, kto to mógł być. Kiedy zobaczyłem to coś, przeraziłem się do kości. Ta kreatura była chuda. Chuda jak jakiś patyk. Ubrana była w jakieś pradawne odzienie, ale nie to było straszne. To coś kierowało się do pokoju Dmitrija. Potem usłyszałem tylko jego jęk. To coś tak szybko zniknęło, jak się pojawiło. Postanowiłem wejść do pokoju kolegi i sprawdzić, co tam się stało. Po zapaleniu światła zakryłem w strachu dłonie. Na pryczy
leżał zmasakrowany Dmitrij. Cała pościel przesiąknięta była krwią. Postanowiłem ponownie iść samemu na miejsce, skąd pochodził kamień. Ubrałem się, zabrałem latarkę i wyszedłem. W lesie panowała atmosfera strachu. Po kwadransie dostrzegłem wśród sosen jasne światło, które pochodziło dokładnie z tego miejsca, gdzie kilka godzin temu była nasza grupa. Początkowo myślałem, że to jacyś gówniarze szwendają się, szukając wrażeń, albo któryś z was zgubił się. Nic z tych rzeczy. To było coś znacznie gorszego. Wokół tego kręgu stała grupka ludzi, bardzo podobnych do czegoś, co najpewniej zabiło Dmitrija. Oni ubrani byli w stroje, jakby z innej epoki. Po środku stał kamienny posąg, chyba jakiegoś pogańskiego boga. Ci niby ludzie odprawiali jakieś rytuały, wykonując dziwne gesty oraz tańcząc wokół tego kręgu. Potem ich uwaga skoncentrowała się na miejscu, gdzie nie było kamienia. Jednak jeden z tych członków, jak uznałem sekty, zauważył mnie. W sekundę odwróciłem się tyłem do nich, chowając się jednocześnie za drzewem. Potem o włos nie zginąłem. Ktoś strzelał strzałami ognistymi z łuku. Chcieli mnie zabić. Światło ognia było coraz jaśniejsze. Oni szukali mnie. W ich opinii byłem intruzem, który zakłócił obrzęd pogański. I nagle wszystko jakby wróciło do normy. Światło. Ci ludzie zniknęli jak za działaniem czarodziejskiej różdżki. Wróciłem ledwo do placówki. Od tego momentu obracałem swoją głowę we wszystkich kierunkach. Czułem, że ktoś może mnie obserwować. Kiedy byłem na miejscu, nastał świt. Koledzy, którzy wstali, także byli w szoku, co ujrzeli w pokoju Dmitrija. Obawiali się, że komendant placówki oskarży nas o zabójstwo. Dlatego wykopaliśmy dół i pochowaliśmy kolegę. Następnie zatarliśmy wszelkie ślady. Opowiedziałem wszystko swoim kolegom. Uznaliśmy, że my także jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie. Jeżeli nie odniesiemy tego kamienia na miejsce, to skończymy podobnie jak Dmitrij. Jednak w działanie kamienia koledzy nie wierzyli. Komendant, który spytał, gdzie jest nasz kolega, dostał od nas kłamliwą odpowiedź, że wyjechał za granicę. Opowiedziałem mu tylko o tym, co widziałem tej nocy na polance. Ten wyśmiał mnie, że długo nie spałem i dlatego widziałem takie obrazy. Ja wiem, co widziałem. Nie mam zamiaru kłamać. Wiedziałem, że ten kamień uwalnia to coś, co najpierw powoduje, że człowiek ciężko choruje, a następnie umiera dobity przez jakiegoś kultystę. W kolejnych dniach moi koledzy oraz komendant także zginęli. Zostałem sam. Rozumiałem dobrze, że po nich ja jestem następny w kolejce. Postanowiłem odnieść kamień na swoje miejsce. I wtedy zdarzyła się przerażająca rzecz. Z kręgu uwolniły się istoty będące pół ludźmi, pół zwierzętami, które żyły w lasach sosnowych. Ta grupa zaczęła mnie gonić. Udając, że się potknąłem, udawałem martwego. Te kreatury przebiegły, nawet mnie nie dostrzegając. Potem kilka godzin tak leżałem i potem dotarłem do was. Nie mam pewności, czy przetrwam tę noc. Rozumiem. Jak pan chce, można u nas przenocować. Wolę wrócić. Jeszcze jedno. Nigdy tam nie wchodźcie, bo zobaczycie to, co ja zobaczyłem. Okej, pańska decyzja. Strażnicy odprowadzili Rosjanina do granicy. Następnie wrócili do placówki w Krynicy Morskiej. Mateusz po powrocie do kwatery szukał w swoim laptopie informacji o kręgach. Rosyjski strażnik nie mylił się. Na całym obszarze obwodu kaliningradzkiego oraz województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego można odnaleźć dziesiątki kręgów, które są dawnymi cmentarzyskami z czasów, kiedy mieszkali na tych terenach pogańscy Prusowie. Ukryte są w lasach lub w polach. Według okolicznych mieszkańców, kiedy się zabierze stamtąd coś, dochodzi do dziwnych zdarzeń o charakterze paranormalnym. Następnego dnia strażnicy przyrzekli, że nigdy, przenigdy nie wejdą w miejsce, gdzie doszło do śmierci prawie wszystkich funkcjonariuszy rosyjskiej Straży Granicznej z placówki na Mierzei Wiślanej.